Do Wigilii Bożego Narodzenia pozostało kilka dni. Podczas wieczerzy na naszych stołach pojawią się liczne tradycyjne potrawy. Wigilia nie może się obyć bez ryby, która dzięki umiejętnościom podhalańskich gospodyń przybiera różne formy. Jednak aby ryba znalazła się na stole, trzeba ją najpierw złowić. Ci, którzy nie robią tego sami, mogą znaleźć pomoc wśród licznych hodowców ryb. Odwiedziliśmy jedno z takich miejsc z kamerą. Dzień dobry Państwu, znajdujemy się w Jurgowie na łowisku ryb. Zbliża się Wigilia, nikt z nas nie wyobraża sobie wigilijnego stołu bez jakiejkolwiek ryby. Przybyliśmy do znawcy ryb, który prowadzi od długiego czasu właśnie to łowisko. Spotkaliśmy się z panem Bartłomiejem. Z tego co wiem, nie sprzedaje pan tylko karpi i pstrągów, które są najbardziej typowe z wszystkich ryb. Chciałem zapytać, co jeszcze ma pan w ofercie? W ofercie mamy również dziesiotra. Świeżego i wędzonego. I nowością od wakacji mamy też, jest sum wędzony. Mówi pan o sumie i jesiotrze. Są to nietypowe ryby, przynajmniej pod względem wigilijnego stołu. Chciałbym zapytać, czy one też jako na Wigilię cieszą się popularnością? Tak, ze względu głównie na to, że mają, praktycznie nie mają ości. Bo ze suma robimy fileta, zupełnie bez ości, a jesiotr ma tylko grube takie chrząstki. Jeżeli ktoś ma awersję do ości, nie lubi dłubać jak tak w karpiu albo coś, to właśnie ludzie wybierają taką rybkę. A jak ludzie wolą, bo mówi pan, że też filetujecie ryby, wolą kupić żywą, czy wolą wrzucić ją gdzieś tam, jak często to się na filmach widziało, czy w niektórych naszych domach, że wrzucić do wanny, żeby ten pstrąg był świeży. Jak to wygląda? No wszyscy raczej starają się brać tak na świeżo, czyli ten dzień, dwa dni przed Wigilią. Żeby się tego nie mrozić, zawsze wiadomo, świeża rybka jest lepsza. No klienci wybierają różnie i biorą i w całości, i filety, ale generalnie żywych ryb nikt nie bierze, bo to już tak wyszło tak z mody, że tak powiem, żeby brać tą rybę gdzieś tam jeszcze ją męczyć. My to robimy profesjonalnie i klient dostaje gotowy produkt. Na naszych stołach zdecydowanie królują dwa gatunki, pstrąg i karp. Aby ustalić, który smak jest bliższy mieszkańcom Podhala, przeprowadziliśmy sondę. Może powinienem pytać żony, ale zapytam pana. Czy karp, czy pstrąg? Raczej pstrąg w tym roku będzie. Karp, bo to tradycja. Karp, ponieważ jest smaczniejszy. Na stole wigilijnym woli pan pstrąga, czy woli pan karpia? A raczej pstrąga. Pstrąg to jest na grilla dobry. Tak? Dokładnie. A nie na stół wigilijny. Czy na stole wigilijnym woli pani pstrąga, czy woli pani karpia? Wolę pstrąga. Zazwyczaj ze względów taktycznych oddaję głos zasadniczy żonie, ale jakby pytała o zdanie, to wtedy wskazuje na pstrąga. Czyli jakby miał pan ostatnie jedno zdanie powiedzieć, pstrąg czy karp? Absolutnie pstrąg. Dziękujemy serdecznie. Podsumowując gusta mieszkańców Podhala, okazuje się, że bitwę wygrywa pstrąg. Tym sposobem bohater górskich potoków nagiął powszechną tradycję i stał się bohaterem także na wigilijnych stołach.